Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcineczek Młotowiertarka od Schmidt Polska. Młotowiertarka od Schmidt Polska. Dzisiaj to będzie temat taki testowy, bym powiedział, testowy. Na pewno kojarzycie, ponieważ już tam gdzieś tam posty wstawiałem, wrzucałem na temat właśnie tego narzędzia, które przychodzi nam w takiej oto walizce. W walizce narzędziowej i jest to taki ciężki arsenał, ponieważ jest to motowiertarka 6 dżuli od Schmidta i dzisiaj na temat tej motowiertary sobie porozmawiamy. Wyciągniemy ją w zestawie standardowo, mamy wiertła, mamy zapasowy smar do dłuta, mamy taki wyłapywacz pyłu oraz ogranicznik głębokości, więc to jest tak w zestawie standardowo, ale walizka jak walizka. Dziś skupimy się na temat tego narzędzia, które jest dość nietypowe, ponieważ tutaj mamy nasz mechanizm smarowany smarem, który tutaj ładujemy od góry, mamy taki specjalny klucz w zestawie i oczywiście pamiętamy, jak pracujemy, ile moto godzin musimy ten smar po prostu do naszej przykładni uzupełniać. Mamy tutaj trzy tryby pracy główne. Mamy tryb wiercenia bez udaru, z udarem oraz kucie, ale mamy tutaj jeszcze opcję czwartą, czyli ruchome dłuto do po prostu dopasowywania pod daną pracę naszym dłutem. Bardzo fajna opcja. Oczywiście mamy tutaj kabel. Kabel jest dość długi. Kabel ma ponad 2 metry. Nie wiem ile dokładnie, ale widzę, że ponad 2 metry. Tak myślę, że ze 3. I tutaj, jeżeli chodzi o nasze parametry motowiertarki, za chwilę Wam wyskoczy oczywiście model. Mamy tutaj 1500 W, obroty bez obciążenia 850 obrotów na minutę maksymalnie, 6 dżuli. Mamy tutaj 6 dżuli, czyli no dość sporo. Tutaj już tym młotkiem możemy naprawdę sporo sobie fajnie powiercić i pokuć. Ilość udarów tutaj jest od 0 do 4300. Jeżeli chodzi o maksy, jakie tu nam producent daje, beton 32 mm, więc tutaj ta motowiertarka śmiało pod kotwy, pod wklejanie kotw i tak dalej, mistrzostwo świata, da sobie radę, ale również i z kuciem. Metal 13 mm standard, jeżeli chodzi o młotowiertarki, a jeżeli chodzi o drewno, ma 40 mm max. Ja nie mam główki na SDS-a plusa, więc tutaj się ogólnie takich młotowiertarek nie używam w drewnie. Certyfikaty GS, CE oraz EMC, waga 5,4 kg. Waga 5,4 kg, więc tutaj jakby nie patrzeć, nasze narzędzie czuć w dłoni. Tak jak mówiłem, mamy SDS-a plusa, mamy tutaj rączkę, którą sobie fajnie tutaj regulujemy. Co mi się podoba, że w tej motowiertarce rączka jest tutaj na takich ząbkowanych, tu jest w środku takie ząbkowane, dzięki temu fajnie się zaciska. W innych motowiertarkach jest to gładkie i tutaj jest temat taki, że nieraz ten po prostu nasza rączka się ześlizguje pod wpływem pracy. Tutaj takiej opcji nie ma. Mamy włącznik i on jest chyba z blokadą. Mój model akurat czasami potrafi się przyciąć już jak jest duże zapylenie, ponieważ już muszę ten włącznik przedmuchać, ale tutaj mamy bardzo fajne amortyzacje, jeżeli chodzi o wibracje i tutaj system nazywa się system Vibraton Control, który naprawdę działa. Powiem Wam, że pod wpływem wiercenia i pod wpływem kucia, jak robimy to z góry albo w ten sposób, to bardzo fajnie tutaj amortyzuje i te drgania nie przechodzą na rękę. To jest naprawdę duży plus. Fajna, szybka wymiana oczywiście szczotek. Również mamy tutaj szybkie dojście. I co jest fajnym tematem, nie wiem o co tu chodzi, ale po włączeniu mamy diodę kontrolną, która tu świeci nam się na zielono. Zauważyłem, że jak jest jakieś przeciążenie, to ta dioda mruga, ale nigdy mi się nie zdarzyło, żeby zmieniła barwę. Więc tutaj na ten temat się nie powiem, czy to działa.
ale jak w przyszłości, nie daj Boże, by coś takiego się stało, to chętnie to sprawdzę i Wam się po prostu z Wami podzielę. Teraz mam na opcję kucia włączone, bo wczoraj kułem, a teraz włączymy na opcję kucia z udarem. Głośna bestia jest, naprawdę jest głośna bestia, ale robi też robotę, więc trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj, jeżeli chodzi o kucie, wiercenie, wrzelbecie, nie ma tu jak najmniejszego problemu. Na przebitkach zobaczycie, jak ona sobie radzi w bloczku betonowym. Jest to taki szybki test, żebyście zobaczyli, jak ona pracuje, jak ona po prostu tutaj sobie fajnie radzi w bloczku betonowym, ale tak jak mówię, w rzeczywistości, w prawdziwym życiu, uwierzcie mi, że ten sprzęt naprawdę daje radę. Wczoraj miał naprawdę takie duże wyzwanie, ponieważ ścinaliśmy czpienie, które okazało się za wysokie i musieliśmy 24 cm, każdy czpień 24×24, 4 czpienie musiała po prostu ona to wykuć, a w środku jeszcze były druty, jarzenka i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że mistrzostwo świata, naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie i płynnie dała sobie ogólnie radę. Chyba tyle w temacie, jeżeli chodzi o naszą młotowiertarkę, co tutaj długo się po prostu rozbuchiwać. Młotowiertarka jest po to, żeby robić robotę i moim zdaniem ten model zasługuje na miano właśnie takiego tematu, że robi robotę i tutaj nie ma co brać pod uwagę. Jedyny mankament, do którego bym się czepił, to waga, ale niestety no tutaj mamy 6 dżuli, więc też musi ten sprzęt troszeczkę ważyć, więc 5,4 kg no po pracy w powietrzu, po całym dniu może no niestety się po prostu odczuwać, ale nie oszukujmy się, sprzęt warty swojej ceny. Jeżeli chodzi o koszt, na dzień dzisiejszy to jest w granicach 550 do 600 zł, może znajdziecie taniej. Ja oczywiście zapraszam Was do Schmidt24, a jeżeli znajdziecie gdzieś taniej, no to po prostu kupujcie. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!